całkiem udane dla rekordzistów te letnie gry sparingowe, sądząc przynajmniej po rezultatach. Nie ma co ukrywać, wszystkie mecze wygraliśmy. No, taki jest też cel, wygrywać. Wiadomo, że w sparingach coś tam testujemy, trenujemy troszkę inne ustawienie. No i dobrze to wygląda. Na pewno na tle tych drużyn czwartej ligi to wygląda bardzo dobrze. Ale na tle Pniówka trzecioligowego też to wyglądało nieźle. Całe letnie przygotowania, lipcowe przygotowania rekordzistów do nowego sezonu były równie owocne jak te gry kontrolne, o których mówiliśmy? No myślę, że tak. Duża praca wykonana. Mimo, że ten okres nie był długi, ale mocno popracowaliśmy. Obóz, dwa razy dziennie treningi, teraz codziennie trenujemy, więc mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze. Może nie rewolucja, ale swego rodzaju wietrzenie szatni odbyło się przy startowej 13. Sporo zmian. No, odkąd tu jestem, to chyba taka przerwa gdzieś między sezonami, gdzie najwięcej tych zmian nastąpiło, ale no, taka kolej rzeczy. No, inni odchodzą, następni przychodzą, aby się sprawdzili i podtrzymali ten poziom, który był do tej pory, a nawet dodali większej jakości. Coraz młodsza ta szatnia rekordzistów. No na pewno ta młodzież gdzieś napiera, no ale nie poddajemy się, ci doświadczeni też mamy coś do powiedzenia, także trzeba ciągnąć ten wózek, ale młodzi na pewno dają dużo jakości tej drużynie. No ale na kim nie opierać swoich nadziei, jak na dającym zawsze przykład kapitanie? No, cieszę się, że tak to na razie wygląda. Są bramki, asysty, no oby to utrzymać w lidze, no i ciągnąć tą drużynę. Czego zatem spodziewać się po biało-zielonych w nadchodzącym sezonie ligowym i pucharowym? No w pucharze na pewno, już zaczęliśmy puchar okręgowy, także gramy na dwóch frontach. No, czekamy na te losowanie ogólnopolskiego, bo to fajna przygoda na pewno. No a w lidze no, chcemy na pewno dobrze zacząć, gramy dwa mecze na wyjeździe. Liczymy na zwycięstwa i chcemy być jak najwyżej w tabeli, poprawić na pewno poprzedni sezon. Za to będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Gdybyśmy mieli ocenić w kilku zdaniach tegoroczne przygotowania, letnie przygotowania podopiecznych do nowego sezonu ligowego w grupie trzeciej ligi sezonu 2021-2022. No na pewno z okresu przygotowawczego musimy być jako cały zespół zadowoleni. Byliśmy na zgrupowaniu w Ustroniu, tam ciężko pracowaliśmy. Był okres na tym etapie przygotowań wcześniejszym, gdzie testowaliśmy kilku nowych zawodników. No i wszystkie te elementy motoryczne, techniczno-taktyczne, które sobie zaplanowaliśmy, udało nam się zrealizować. Wyniki gier sparingowych z udziałem rekordzistów obiecująco wypadły? Chyba nazbyt obiecująco nawet w niektórych przypadkach. To znaczy wcześniej mieliśmy z tym problem, żeby kształtować sobie mentalność zwycięzcy. Teraz staramy się to robić w każdym meczu ligowym i nawet kontrolnym, po to, że chcemy nauczyć się wygrywać, chcemy to robić w każdym najbliższym meczu, nieważne z jakim przeciwnikiem się mierzymy. Biało-zielony zespół może nie został diametralnie odmieniony, ale zmian dostrzegalnych, zauważalnych nie brakuje wśród naszych trzecioligowców. No, tu bym się nie zgodził z Tobą, Tadeusz, bo tych zmian w naszym zespole jest naprawdę sporo. Odeszło kilku doświadczonych zawodników, po prostu obowiązki zawodowe nie pozwoliły im na dalsze granie w naszym klubie. I doszło sporo młodzieży z drugiego zespołu. No, na pewno warte odnotowania jest to, że doszło do nas dwóch takich kluczowych zawodników gotowych od razu do gry, czyli Mateusz Pańkowski i Dawid Kasprzyk. No i największą wartością dodaną jest to, że Tomek Nowak został i podpisał, przedłużył kontrakt. Zmienił się również nieco sztab szkoleniowy naszego trzecioligowego zespołu. Dołączył do nas nowy trener bramkarzy, jest to Richard Zajac. Myślę, że swoim doświadczeniem, swoją wiedzą na pewno urozmaici treningi bramkarskie i sprzeda kilka ważnych wskazówek bramkarzom po to, żeby bronili jeszcze lepiej. A na ile cennym nabytkiem jest fakt, iż usługi dla trenera Dariusza Mrózka świadczy dron? No tu też udało nam się przekonać pana prezesa, że to jest bardzo dobra inwestycja. Zakupił dla pierwszego zespołu, jak także dla innych grup młodzieżowych, nie powiem, że zabawkę, ale bardzo pożyteczny sprzęt, który ułatwia nam robienie analiz pomeczowych. To teraz już na koniec od detali do generaliów. O co będą grać rekordziści w nadchodzącej rundzie? Będę monotematyczny i powtórzę się któryś raz z rzędu. Zawsze gramy o zwycięstwo w najbliższym meczu.
Bez względu na to, czy to ligowym, czy pucharowym. Dokładnie. Powodzenia zatem. Dziękuję w imieniu drużyny i swoim.